Panie, witamy Was w naszych wieczornych modlitwach, w tym kąciku miłosierdzia, który towarzyszy nam cały tydzień. Pan Jezus Miłosierny w swoim wizerunku wileńskim i Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska Miłosierna. Trwamy w rozważaniu Bożego Miłosierdzia. Przynieśliśmy dziś symbolicznie Wasze modlitwy. Dziękujemy księdzu klerykowi za przygotowanie. Młody wiek ma to do siebie, że wielki zapał, więc wszystkie te Wasze modlitwy, kochani, przepisał na karteczki, ja zaświadczam. Widziałem, każda modlitwa osobno na karteczce, wpisana łącznie z imieniem, kto za kogo się modli. Bardzo dziękujemy, to kosztowało masę pracy. I właśnie te nasze modlitwy zostały przyniesione tak symbolicznie do stóp Pana Jezusa. Widzimy ten koszyczek, nie widać koszyczka, on jest zasłonięty ładnie tutaj welonem. Ten biały, to białe zawiniątko u stóp Pana Jezusa przed napisem Jesus, I trust in you. To są właśnie w koszyczku wszystkie nasze modlitwy. Tutaj złożone. I niech to będzie, moi kochani, symbolem tego, że dziś przynosimy do Pana Jezusa właśnie wszystkie nasze modlitwy. I te wczorajsze za naszych bliskich w Europie. I dzisiejsze. I to wszystko, co napisaliście. I to wszystko, co nosimy w naszych sercach. I składamy te wszystkie sprawy u stóp Pana Jezusa. U stóp Pana Jezusa. I to jest najmądrzejsze, co możemy w tej chwili zrobić. Mianowicie iść do lekarza. Do tego lekarza. Do lekarza naszych dusz. A ponieważ przychodnia miłosierdzia to również lekarka dusz, Matka Najświętsza, więc widzimy tutaj ten piękny obraz, który nam towarzyszy. Kochani, zapraszam, abyśmy się włączyli do wspólnej modlitwy. Zaśpiewamy właśnie w tym duchu złożenia wszystkiego u stóp Pana Jezusa tę pieśń. Przecież wiesz, Tyś miłością mą, jedyną.
Nasze sprawy Panu Jezusowi, wierząc, że On jest naszym Panem, wyznając Go jako naszego Pana. Bo Jezus pokonał śmierć i pokonał nasz grzech. Jezus zmartwychwstał i On jest Królem. I to, moi drodzy, jest najważniejsze przesłanie tego czasu i w liturgii, i w naszych modlitwach, i w Słowie Bożym. Jezus Chrystus pokonał śmierć. Jezus Chrystus pokonał grzech. Zmartwychwstał i jest Królem. Zmartwychwstał Pan.
Uwielbiajmy Pana Jezusa w chwili ciszy, w naszej modlitwie, kiedy modli się serce. Uwielbiajmy Go za wszystko, co dla nas uczynił i ofiarujmy Mu wszystkie nasze intencje, prośby. Ofiarujmy Mu samych siebie. Kochani, dziś piątek, rozważmy w naszych modlitwach wieczornych tajemnicę bolesną, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale Twoja wola, nie moja, niech się dzieje. Prośmy w tym dziesiątku różańca, abyśmy potrafili, tak jak Pan Jezus, Zbawiciel nasz, przyjmować wolę Ojca. Nie moja wola, ale Twoja, Panie. Niech się wypełnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Kochani, zakończymy naszą modlitwę jak co dzień kompletą, czyli modlitwą na zakończenie dnia, ostatnią liturgiczną godziną w tym dniu, którą modli się cały Kościół powszechny. Jutro sobota, a więc troszeczkę inny plan. Zapraszam na godzinę czwartą po południu na mszę w języku angielskim, Vigil Mass in English, a wieczorem na godzinę dziewiątą do naszej wspólnoty klasztornej, do klasztoru na wieczorne modlitwy. A więc jutro godzina czwarta Eucharystia i godzina dziewiąta wieczorem modlitwa wieczorna sobotnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Rachunek sumienia. Podziękujmy Panu Bogu za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, i przeprośmy za nasze zaniedbania i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmyty nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przegniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu,
Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, aby wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swe oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam, aleluja, aleluja, aleluja. Ty jesteś wśród nas, Panie, a imię Twoje zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Regina celi letare, alleluja. Quiacve meru isti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.